Kochani, jako młody chłopak widziałem już skutki alkoholizmu w domu. Wtedy nie mówiło się alkoholik, może mówili raczej pijak, pijaczyna. Pochodzę z gór Żywiecczyzny. I kochani, mój tato nadużywa alkoholu, ale jako małe dziecko nie rozumiałem temu dosłownie. I powiem wam, nigdy nie przypuszczałem, nigdy do mojego umysłu nie weszło, że ja mogę te cechy wynieść z domu. Chociaż nie jest to regułą, że możesz coś wynieść z domu, ale w większości, w 45% wynosi się pewne złe cechy z domów rodzinnych. Kochani, kiedy mój ojciec troszeczkę przesadził z alkoholem, kiedy, jest tu mój brat, mógłby to potwierdzić, kiedy talerzy się nie miało, mieliśmy jeszcze wtedy, jak ja dorastałem, takie miski i te michy furgały po domu, to my jako dzieciaki kryliśmy się. Moja mama była we łzach. A ja podchodziłem do niej i mówiłem: mamusiu, nie płacz. Jak kiedyś dorosnę, będę się tobą opiekował. A gdy kiedykolwiek założę rodzinę, to moja żona, moje dzieci nie będą płakać. Ale to tylko były pragnienia małego chłopca, który widział, że coś się w domu źle dzieje. Który jeszcze nie wiedział, jak sobie poradzić w strachu, w problemach. Kochani, nie mogę powiedzieć, że nie wiedziałem o Bogu. Wiedziałem o Bogu, bo wywodzę się z wyznania rzymskokatolickiego i chodziłem na religię, ale wiadomość o Bogu zamkła się na poziomie 8. klasy. Po 8. klasie, gdzie żem zaczął troszeczkę inne życie, mój ojciec wyprowadził się z Żywiecczyzny, zamieszkaliśmy w Pszczynie. Moje życie radykalnie się zmieniło. Bóg dla mnie przestał istnieć. Mało tego, zapomniałem o słowach, które kiedyś mojej mamie mówiłem: mamusiu, nie płacz. Mamusiu, ja będę się tym opiekował. A kiedy założę rodzinę, to moja żona nie zobaczy łez, a dzieci tym bardziej. I kochani, wpadłem w takie towarzystwo dosyć nieciekawe i piło się, biło się. I trzeba było iść za kraty. Nie pomogło, trzeba było iść drugi raz. Ale ciągle była nadzieja, ciągle było, już mam sposób na życie. Dzisiaj wiem i chcę ci powiedzieć, jeżeli jesteś osobą uzależnioną, nie masz sposobu na życie. Żyjesz w iluzji i zaprzeczeniu. Iluzja to myślisz, że zmienisz swoje życie, a zaprzeczeniu, że jesteś osobą nieradzącą sobie w życiu, że jesteś osobą uzależnioną. I kochani, nikt z tych wszystkich przyjaciół, którzy mnie, można powiedzieć, wywyższali, czy zachęcali do tego, żeby uczestniczyć w tych hulankach, w tym wszystkim, chociaż miałem wybór, ja nie musiałem iść, ale byłem osobą podatną. I wiele z nas, ludzi, którzy wpadamy w uzależnienie, jesteśmy osobami podatnymi na innych i na używki. Ja do takiego grona akurat się zaliczałem. I kochani, w okresie, kiedy miałem wymuszoną abstynencję, nie wiedząc, że już jestem osobą uzależnioną, kiedy mama mnie odwiedzała, bo nikt z przyjaciół mnie nie odwiedził, to mi to przypominała: Stasiu, pamiętasz, co mi mówiłeś, że nie będziesz taki jak tata, że nie będziesz pił, że nie będziesz bił, że się będziesz mną opiekował. Mamo, co ty gadasz, co ty przypominasz tam takie dziecinne rzeczy? Trzeba życie brać tak leci, ale mamuś, wiesz, jak się ożenię, to się odmienię.
Wiecie, to był taki mój slogan. Ale akurat tak się stało w życiu, że zobaczyłem mojego kwiata. Dziękuję Bogu, że jest do dzisiaj ze mną. Ale nigdy bym wtedy nie pomyślał, że kiedyś przysporzę i tyle łez. Mi się chce płakać, jak to mówię. Że będzie tyle zranień. Tyle niedopowiedzeń. Tyle zawodu. Ale tak jest. Tak jest osobami uzależnionymi. Ja też byłem wtedy uzależnioną osobą, ale nie dałem sobie powiedzieć. Stoi tu moje piękne dziewczę, moja kochana żona. Kochanie, wiecie, ile razy ja jej przysięgałem, że od jutra już nie będzie tego? A jak mi przypomniała te słowa, to żebym powiedział, czemu wierzysz pijanemu? No, kochani, bo nie umiałem znaleźć odpowiedzi. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego ojciec, kiedy się tak zachowywał, nawet nas czasem stuk, nie wiedzieliśmy za co, na drugi dzień nie umiał nam popatrzeć w oczy, nie umiał nam odpowiedzieć, czemu się tak zachowywał. Ale tak działa właśnie niewola w alkoholizmie, w narkotykach i w różnych innych używkach. I kochani, powiem wam tak, że ożeniłem się, ale się nie odmieniłem. Wręcz przeciwnie. Tej kobiecie stworzyłem piekło na ziemi, jak się to mówi. Mamy dwójkę dzieci, wspaniałych dzieci. Ale kochani, te dzieciaki nigdy nie mogły liczyć na mnie. I to boli. Wtedy, mówię, wtedy. Nie mogły dzieci. Wiecie, dziecko niekiedy wolałoby, żebyś go zbił, ale żebyś go nie zawiódł, żebyś nie dotrzymał słowa. A ja taki byłem. Dla mnie byli ważniejsi koledzy, alkohol. Moja żona często, jak też mówi świadectwo, to mówi, żeby przegrała z kobietą, pogodziłaby się z tym, gdybym wziął inną kobietę, ale ona przegrywała zawsze z flachą, z tym moim uzależnieniem. I to jest prawda. Ja wolałem iść pić, niż z nią spędzać czas. A później knułem sobie w drodze przeprosiny, różne takie niesnaski, kochani, w co ona już nie wierzyła. I kiedyś, gdy posunąłem się aż do takiego perfidnego może przykładu, nie wiem, czy ja już pamiętasz, tak wziąłem kromnicę, zapaliłem, świeca, to jest taka, wiecie, nie? Zapaliłem, wziąłem krzyż i mówię, przysięgam ci tu, że od jutra nie będę pił. Ona to wyrzuciła i mówi, wiesz co, przestań durnia z siebie robić. Przestań przysięgać, obiecywać, bo mi się wymiotować chce. Już nie powiem, ona trochę to inaczej powiedziała. Nie chcę takiego wulgaryzmu używać. Kochani, i takim człowiekiem byłem. Byłem bardzo złym człowiekiem. Ona nigdy nie mogła liczyć na to, czy ja przyjdę trzeźwie do domu. Dzieci nie mogły liczyć na to, w jakiej stanie tata przyjdzie. A ja byłem pan i władca. Byłem maszynistą, kochani. Jeździłem pociągami pośpiesznymi, ekspresowymi. Zawsze mogłem liczyć na niebiesko wyprasowaną koszulkę, neseserek. Jeszcze te dystynkcje, nie wiem, czy ktoś pamięta, jak kiedyś nosili kolejarze, tu miały gwiazdki, ja miałem cztery złote gwiazdki, pasek. I niebieski, bo trakcja. I chodziłem taki paw, dumny, a dom traktowałem jako hotel, kochani. Zwracano się do mnie, panie mechaniku, panie mechaniczku. I wchodziłem na lokomotywę i byłem pani władca. A dlaczego się tak stało? Bo nie wiem dlaczego, kiedy mój ojciec się zachowywał niedobrze, ale było i też dobrze. I nie wiem, dlaczego mnie z rodzeństwa jednego zabierał w okresie wakacji z sobą, a był, jeździł za kierownika pociągu, też kolejarzem był.
i zabierał mnie z sobą, abym sobie mógł z nim pojeździć i wsadzał mnie do lokomotywy, tam do tych swoich kolegów, żebym się pojeździł. To była taka nagroda, wiecie, za pracę ciężką w polu. Ale była to frajda, nie? Zawsze mi jakieś loda kupił i tak dalej. I mnie się to bardzo spodobało, ten zawód, wiecie, i w tym kierunku poszedłem się kształcić. No kiedyś przypisałem sobie chwałę, że jestem zdolnym człowiekiem. Dzisiaj wiem, że to z łaski Pana. Z łaski Pana Jezusa, że uzdolnił mnie i mogłem tak fajny zawód robić, wyuczyć się do Niego, kochani. I ten Pan władca, ten Pan mechaniczek traktował dom jak hotel, nie szanował dzieci, żony, byli ważniejsi koledzy. Ale przyszedł okres, kiedy się wszystko zaczęło walić, było coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Najgorszą rzeczą, jaką zrobiłem później w życiu, to było to, że zacząłem jeździć samochodem po pijaku. Spróbowałem raz jechać wypity, udało mi się i tak zacząłem jeździć, aż o mało się nie zabiłem. Auto do kasacji, miałem język odgryziony. I wtedy żona powiedziała, koniec. Nie ma przysiąg, nie ma obiecań, rozchodzimy się, albo idzie się leczyć. Ojajaj, co tu zrobić? No fajna kobieta. Dobra, idę się leczyć. I pojechaliśmy do Bielska, ktoś Bielsko zna, na Mostową. I tam mi zaproponowano odwyk Bulowica, który już dzisiaj nie istnieje. Ale ja od razu mówię, na czym to polega to leczenie? No, będzie pan tam 6 tygodni i tak dalej. A zakład pracy? No, będzie powiadomiony, no przecież musi pan mieć L4. Pani, co pani ze mnie robi? Alkoholika? Wie pani, kim ja jestem? Jestem maszynistą. Jeżdżę pociągami. No to jak pan tak uważa, to pan pod zły adres przysiedł. I wyszedłem stamtąd. Nie wiem, co tam jeszcze do żony ta pani mówiła, ale Jadzia mnie woła i ta pani mi zaproponowała leczenie antykolem. Nie wierząc wtedy, że ta pani sama miała problem. Kochani. I tak się zgodziłem na to leczenie antykolem. I z początku powiem wam, to co mi powiedziała, trochę tak mnie przytrzymało, bałem się. Byłem jeszcze młodym człowiekiem. Ona mi powiedziała, że mogę dostać udar, może być welet, mogą się różne rzeczy dziać. I zacząłem ten antykol zażywać. Jadziu, to był chyba najgorszy okres w naszym życiu, nie? To był najgorszy okres naszego małżeństwa. Jak ja poszedłem na ten antykol, wiecie, ja czułem nienawiść. Ja się nienawidzę, że własna żona zrobiła ze mnie alkoholika. Mnie się nie podobało nawet to, jak ona po domu chodzi. Jak ona mogła. Jak ona mogła takiego pana maszynistę tak uniżyć. Ale poszedł znowu po rozum do głowy pijackiej i także sobie załatwił, także tą panią przekombinował, że nie musiałem do przychodni chodzić po ten antykol, tylko ona mi go dała do domu. Kochani. I miałem sobie go w domu zażywać. Ale kurczę, co tu zrobić, nie? Chyba was nie zanudzam, co? Kochani, co tu zrobić? I mówię, no pójdę, wyrobię sobie. Syn mój zaczął wędkować. Mówię, pójdę, wyrobię sobie też kartę wędkarską i będę wędkował i tak dalej, że no coś trzeba zrobić, ja nie umiem sobie miejsca znaleźć, pić się chciało, strach dominował. Poszedłem na ryby i spotkałem kuzyna. Nie widzieliśmy się chyba z 30 lat. O Stachu, chodź tu, flachę mam. Ja mówię, nie, absolutnie, samochodem jestem. Gdzie masz ten samochód? Ja nie miałem samochodu. Wyszedłem na cygana. I on mi mówi tak, co? Szybkę masz? Ja mówię, nie, ale zażywam tikol. Jest na to sposób. I dał mi sposób. Nie będę mówił jaki. Ale mi się udało. I takżem zaczynał oszukiwać samego siebie. Nie może być nic gorszego, jak człowiek oszukuje samego siebie.
piłem, zażyłem antikol i twierdziłem żonie, że ja dziamo z widy powinna się iść leczyć. Jak mi mówi, przecież ty jesteś pijany. Ja? Ja jestem pijany? A mieliśmy takiego mojego pieska, to żem chyba 6 razy dziennie z nim zbiegał na dół, bo miał w piwnicy pochowany alkohol. Zamiast kompotów to stały alkohole. Gustowałem w takich szlachetnych alkoholach jak Johnny Walker i te inne, ale to było wszystko podróbę, z Czech przywiezione, bo to było tanie tam. Ale uważałem się, że ja piję dobre alkohole, a te sikacze czy te inne, to alkoholicy piją, ale nie ja. Ale kochani, każde kłamstwo ma krótkie nogi i pewnego dnia moja żona mnie przyłapała na tym, jak piję i wzięła te tabletki, wysypała do ubikacji, spuściła wodę i powiedziała, słuchaj, jesteś dorosłym człowiekiem, a zachowujesz się jak taki gnojek. Jak chcesz, to idź i pij. Jaki ja byłem szczęśliwy, kochani, facet 42 lata dostał od żony pozwolenie na picie, nie? Ale dureń. Jak ja byłem szczęśliwy. I to szczęście trwało 2 dni. Bo na drugi dzień miałem dniówkę i na tej dniówce, gdybym nie był alkoholikiem, poczytałbym sobie jakąś gazetę albo nie wiem co, bo wtedy byłem niewierzący, to Słowa Bożego nie znałem. Ale co może alkoholik zrobić, jak mu 2 godziny do zakończenia pracy? Trzeba się napić, nie? A jechałem jeszcze z takim kolegą, który też za kołnierz nie wylewał. Mówi, Stachu, to zróbmy se 0,7. Nie ma sprawy, Andrzej, ja idę, bo jestem młodszy. Poleciłem, wziąłem 2. Po co 2 razy chodzić, nie? I chwała Bogu za to, bo ktoś nas widział, ktoś zadzwonił, przyjechała policja. Patrzę, idzie 2 mundurowy, a ja idę. A panowie, gdzie? A oni mówią, szukamy maszynisty. No to ja. No to chodź pan. Jakże wdmuchnął, no to izba wytrzeźwień. Po izbie wytrzeźwień dowiedziałem się, że będę miał sprawę do prokuratora. I co teraz? Co teraz? Mieszkanie służbowe. Żona już nie popuści. Długo, bo nie chcę mówić w całości. Dług, jak to miałem chyba w 3 bankach, czy w iluś tam, zadłużony byłem niesamowicie, co ukrywałem przed żoną. Nawet dzieci próbowałem przekupić, że jak przyjdą jakieś powiadomienia, to mi mają dać, żeby mama nie wiedziała, ale starałem się zawsze do skrzynki pocztowej wejść wcześniej, żeby coś tam wziąć, żeby ona nie wiedziała. I takim życiem żyłem. Ale teraz wszystko się zwaliło. Przecież teraz wszystko wyjdzie na ja. Nie będę miał pracy. Tracę Boga, bo to kochałem. Dla mnie Bogiem była praca. Byłem dumny z mojej pracy. I co teraz? Przecież ani nie będę miał na raty. Wszystko wyjdzie na ja. Mieszkanie mi zabiorą. Żona już nie popuści. Na pewno się rozejdzie. I co teraz? Mając jeszcze czeki bez pokrycia, bo już były bez pokrycia, wypisywałem tylko takie kwoty, żeby mi mogła poczta czy bank wypłacać i chciałem się zapić. A że byłem człowiekiem agresywnym w alkoholu, to chyba podziedziczyłem po ojcu, bo ojciec też był bardzo agresywny, jak wypił. Myślałem, że ktoś mnie gdzieś stłucze i skończy się to. I tak wałęsałem się po okolicach Bielska, przez parę dni, kochani, po wyjściu od tego prokuratora z Izby Wytrzeźwień, że już nie miałem sposobu na życie, mówię, koniec, dość, jadę do Czechowic, tam wiem, gdzie jeździłem, jeżdżą pociągi z szybkością 120 na godzinę i tam zakończę swoje cierpienie i rzucę się któremuś koledze pod pociąg, a niejednokrotnie to przerabiałem. I kochani, ile z tego jest problemów, bo miałem kilka potrąceń śmiertelnych, to wiem, jakie są procedury. I dziękuję Bogu, że
okresie, kiedy jeździłem jako maszynista, mając potrącenie śmiertelne, nie byłem w stanie wskazującym alkoholu, bo bym z kryminału nie wyszedł. I ja z takimi myślami jadę do Czechowic, aby tak zrobić. Z takiej szybkości, a mnie pociąg pyknie, to nie poczuję może nawet. Tak sobie myślałem, popatrzcie się. Taki chory mózg. Ale Bóg już daleko dalej widział. Widział mnie. I do dzisiejszego dnia nie wiem, kto i ilu mnie przyprowadziło skrajnie wycieńczonego. Po pięciu, nie? Po pięciu dniach chyba. Pięciu, sześciu dniach. Zesmarkanego, obsikanego, splutego, zarośniętego do domu. Zadzwonili, uciekli. Jadziula mi mówiła, że na pewno były to dwie osoby, jak zbiegały. I otworzyły się drzwi. I moja żona powiedziała, witaj kochanie, wróciłeś. Nie kochanie. Ciągła mnie za krawat do środka, bo nie chciała, żeby ktoś taką łachudrę, zniewoloną, brudną, śmierdzącą na klatce schodowej widział. I tam usłyszałem takie słowa od mojej żony. Tyle razy ci chciałem pomóc i zlekceważyłeś to, ale jeszcze raz ci tylko pomogę. Załatwię ci odwyk. Jedź i ratuj się, bo jeszcze jest młody. I odwróciła się i poszła. A syn, który miał wtedy 18 lat, 188 centymetrów, to jest jego żonka, moja kochana synowa, mówi do mnie, witaj tato. Nie. Mówi, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Kto ci dał takie prawo? I co ty reprezentujesz? Za co my będziemy żyć? Gdzie my będziemy mieszkać? Bo oni już wszystko wiedzieli. A w przeciwnym rogu z mojego korytarza był pokój, gdzie Dariusz z moją córą, Magdzią się wychowywali, płakała. Nie życzyłbym ci, abyś widział taki płacz dziecka, 16-letniego, jak moja Magdzia wtedy płakała. Nie życzyłbym ci. Pomimo, że byłem pijany, to myślałem, że mi serce rozerwie, bo byłem bezradny. Na słowa Darka stanęła mi tu taka gula. Tu mnie coś zabolało, bo nie umiałem mu odpowiedzieć. 18-letnimu chłopakowi nie umiem odpowiedzieć, kim jestem i co reprezentuję. Nie umiałem. Wiecie? Nie umiałem. I na drugi dzień Jadzia mnie zawiozła z moim bratem, który tu siedzi. I chwała Bogu, do Gorzy zna odwyk. I tam przyjechali. Wtedy dla mnie oszołomy, bo gdzież można o Bogu mówić w takim miejscu. Nie mieli koloratek. Tylko przyjechali z dobrą nowiną. Dzielili się świadectwami, co Jezus Chrystus uczynił w ich życiu. Oni mówili świadectwa takie podobne jak moje, że sobie nie radzili, że byli bardzo złymi człowiekami, że tyle krzywdy, tyle dziadostwa w swoim życiu zrobili. Niektórym się rodziny rozleciały, ale Bóg posklejał te rodziny. Byli bezdomnymi, a Bóg ich przyrównał do godności ludzi, którzy mieli już swoje firmy, przyjeżdżali tam samochodami. Ja myślę, że to są bajki, że tych ludzi nauczyli pewne rzeczy mówić, że robią jakiś spektakl. I gdy taki brat jeden skończył mówić świadectwo, ja byłem wtedy już bezrobotny, z myślami samobójczymi na odwyku. Nie będę opowiadał w szczegółach, bo bym tu was zanudził może do wieczora. Wyszedłem za tym bratem i mówię, ty, powiedz mi, ile ci płacą za to, co mówisz? Wiesz, ja nie mam roboty, mnie zwolnili. Jakbyście mnie tak nauczyli mówić, to ja bym się do was zapisał. Wiesz?
A on mi mówi, idź tam na środek, uklęknij, pokutuj i proś Pana Jezusa Chrystusa, tak by, jak mówił ten do tego, co chciał dar Ducha Świętego kupić, nie? Tam na środek uklęknij, wojda Pana Jezusa, byś się zlitował nad Tobą i zmienił Twoje życie. I było mi głupio. I wiecie, co pomyślał? Jemu chyba najwięcej płacą, co mi nie chce powiedzieć. Ale kochani, te pieśni, które tu słyszycie, będziecie słyszeć, one mnie rozbraniały. Rozbrajały mnie. Ja lubiłem śpiewać, lubiłem bawić się. Ale te pieśni o Panu Jezusie były cudowne dla mnie. A później jeszcze jak zaśpiewali, kiedy w jasną, spokojną, cichą noc, to ja normalnie płakałem jak moje dziecko. Boże mój, nie pamiętaj, że było tak źle. Tak płakała moja dusza. Choć Boga nie wierzyłem. Byłem człowiekiem już, można powiedzieć, niewierzący. Ale gdy oni mówili te świadectwa, gdzie mnie zachęcali, żebym posłuchał, że jest wolność w Jezusie Chrystusie, to nie było takie łatwe od razu. We mnie toczyła się walka. Tu niby chciałem zmiany innego życia, a tu słyszałem, po co ci to? Przecież ty już tak nic nie możesz, ciebie już nikt nie pomoże. Wyznawałem zasady, jeżeli se sam nie pomogę, to mi nikt nie pomoże. I doszedłem do wniosku i coś sobie pomógł. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? W którym miejscu teraz jesteś? Kochani, dostałem na zakończenie też z takiego spotkania. To tam trwało, ja wiem, chyba do 2 godzin. Dostałem Nowy Testament. Pierwszy raz w życiu dostałem Nowy Testament. Ja mówię, co to jest w ogóle, nie? Weź, poczytaj sobie, nie? I jakżem wziął, poszedłem na salę, otworzyło mi się, tak tu bratu mówiłem, Sławkowi nachybił, trafił i przeczytałem: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to było taką motywacją, abym przeczytał całą Ewangelię Jana. Zachęcam, czytajcie, to jest piękna Ewangelia. I tam dowiedziałem się, dopiero tam się dowiedziałem, w tym miejscu, gdzie sobie nie życzyłem, co robił i po co przyszedł Pan Jezus Chrystus. Że przyszedł do takich, co się źle mają. Gdzie mówił, zdrowi nie potrzebują lekarza, a ja byłem chory. Ja później uzmysłowiłem sobie, że jestem chory. Gdzie terapia mi powiedziała, że jestem nieuleczalnie chory. Że alkoholikiem się jest do końca życia. I było mi bardzo niedobrze z tym. Ale w tej Ewangelii przeczytałem, że kogo Syn Boży wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie. Kogo Pan dotknął, uzdrowił. On przywrócił mi wzrok tam, on przywrócił mi słuch. I gdy doszedłem do tego miejsca, do 20 rozdziału Ewangelii Jana, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Przeczytałem o takim Stanisławie, nie, Tomasz tam jest, o Tomaszu, który chodził z Bogiem, widział, co Bóg robi, ale gdy Pan Jezus oddał życie za mnie, za ciebie, on myślał, że się to wszystko skończyło. On nie chciał uwierzyć, że Pan Jezus żyje, że on zmartwychwstał. Ale kiedy Pan mu się objawił, kiedy mu powiedział, przecież włóż do mojego boku rękę, zobacz na moje dłonie, to on uklęknął i powiedział, Pan mój i Bóg mój. I Pan Jezus mówi, dlategoś uwierzył, że zobaczyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I zacząłem płakać. Zacząłem płakać jak moje dziecko. Bóg mi przypomniał cały mój film życia do 42 roku życia. Jak żyłem w grzechu, jak żyłem w nieposłuszeństwie, jak żyłem w obłudzie, w kłamstwie, w złodziejstwie. Wiecie, nadmienię, cieszyłem się zawsze, że nie jestem złodziejem, wiecie?
że nikomu nic nie ukradłem. Ja mi mówili, to co, nie ukradłeś? Ja mówię, to co miałem do bańki czy do torby prądu wziąć? A Bóg mi pokazał, że byłem złodziejem strasznym, bo kradłem własną żonę, okradłem własne dzieci, którym się te pieniądze należały, a ja życie hulaszce prowadziłem. Byłem największym kłamcą tam wtedy na tym odwyku. Bóg mi obnażył, że jestem kłamcą. Ile razy okłamałem żonę, ile razy okłamałem dzieci, a ile razy okłamałem samego siebie. Wiecie, co jest najgorsze, jak człowiek samego siebie okłamuje, gdzie zaprzecza, a jest inaczej. Wtedy mi nie było do śmiechu. I postanowiłem, że następnym razem, jak przyjedzie ta misja, bo zauważyłem przez ten okres 3 tygodni, jak oni tam przyjeżdżali, że na każde zakończenie było wezwanie, kto chce, aby Pan Jezus zmienił jego życie. I widziałem, że 2 osoby, 3 czasem wychodziły i modliły się. A we mnie się wtedy takie pragnienie zrobiło. Przypomniałem sobie świadectwa już też Jezu Pana Janka Pajora, który mówi, że jego mieszkaniem i wszystkim to był Kożuch, nie? On po dworcach spał, Sławek, ze śmietnika jadł, w dziurawych butach chodził. I wiele, wiele takich świadectw słyszałem, a Bóg ich zmienił i ja takiego Jezusa zapragnąłem. Wiem, Boże, jeżeli Ty istniejesz, zmień mnie, zmień moje życie. I wtedy to była chyba pierwsza moja taka noc, którą przemyślałem, ale też i zasnąłem. Ale na następny raz, kiedy przyjęła misja, to mnie już nie interesowały świadectwa. Mnie interesowała ten końcówka, aby wyjść i oddać życie Jezusowi, aby Jezus zmienił moje życie. Aby On zmienił moje życie. A jeszcze wam nadmienię taką rzecz, że aktem tego stało się, jak Bóg do mnie przemówił takimi słowami: człowieku, jesteś maszynistą i widzisz druty, który płynie moc, który płynie prąd, i podnosisz te odbieraki, one dotykają tych drutów i ta moc się objawia, że te silniki, to wszystko zaczyna funkcjonować, zaczynasz ruszać, rozwijać prędkość. I wierzysz, że taka moc jest w tych drutach, a czemu w moją moc, Pan mówi, nie chcesz uwierzyć? Przecież ja mam moc Cię uwolnić z tego dziadostwa. I to było moim takim pragnieniem. I kiedy było wezwanie, kto chce, aby Pan Jezus zmienił jego życie, byłem pierwszy. Pierwszy byłem na środku. I tam tak samo przeżyłem taki szok, kochani, który wspominam bardzo fajnie, bo nie pamiętam. Może w okresie, jak byłem małym dzieckiem, ojciec mnie wziął na ramiona, może mnie przytulił, nie wiem. Nie bardzo to pamiętam, ale tu obcy człowiek przytulił mnie. Ja byłem z zasady, że mężczyzna mężczyzny nie dotyka. Tak się zbraniałem, ale on mocny był, ścisnął mnie. Mało tego, jeszcze się modlił o mnie. Obcy człowiek. Dla mnie to był obcy człowiek. Ja nie wiem tego pojąć, dlaczego obcy człowiek o mnie się modli, mało tego płacze i woła: Boże, zlituj się nad nim, przemień jego życie. Ty widzisz jego stan bez nadziei. Jezu, będź jego nadzieją. Zmień jego życie. Też tego nie umiem zrozumieć. Dlaczego obcym ludziom tak bardzo zależało na tym, żebym ja miał inne życie? Dzisiaj to rozumiem. Bo moim pragnieniem jest, aby innych ratować. Aby inni ludzie przez takie świadectwo mogli dostąpić łaski Pana Jezusa Chrystusa. Po to powołał nas Bóg do tej misji, abyśmy właśnie
dzielili się tą dobrą nowiną, że z dziadostwa możesz żyć inaczej. I kiedy, kochani, on skończył się modlić, powiedział mi: pomódź się teraz ty. Powiedz, co chcesz Bogu. Ja to już kiedyś mówiłem wielu i powtarzam moje słowa. Ja nie dostałem tam takiego szczęko zacisku czy coś, ale po prostu nie umiałem się modlić. Nie umiałem się. Gdzieś to wszystko prysło. I on mi mówi: co chcesz powiedzieć Jezusowi? Powiedz coś Jezusowi. To ja powiedziałem tak: Boże, on mówi: nie mów tam, powiedz Jezu. Nie bój się tego słowa. To Jezus zwyciężył diabła na Golgocie. To imię Jezus może cię zwyciężyć. Powiedz Jezu. Ja mówię: Jezu, i co teraz? Jezu, zmień moje życie, jeżeli istniejesz. Bo ja już nie wierzyłem w nic. Jezu, jeżeli ty naprawdę istniesz, to zmień moje życie. Mnie się już tak nie chce żyć. Ja się brzydzę mojego życia. Kochani, ja nic więcej nie powiedziałem. Brzydzę się mojego życia. Już nie chcę tak żyć. Ja uznałem, że żyję w podłym życiu, w kłamstwie, w zakłamaniu, w oszustwie. Powiedziałem: Boże, już nie chcę tak żyć. Ja nie mówiłem: Panie Jezu, ja nie chcę palić. Panie Jezu, ja nie chcę pić, bo mi jest źle, a później sobie to tak robił dalej. Nie. Ja chciałem już innego życia. Powiedziałem: Boże, Panie Jezu, ja już nie chcę tak żyć. Jeżeli istnieje, zmień moje życie. I nikt mi nie bił brawa. Nikt mi nawet zdjęcia nie zrobił. Ten brat tylko powiedział: Alleluja. I poszłem na miejsce. Ale szedłem jakiś inny. Nie wiem, ale ja wewnętrznie czułem, że idę inny. Czułem się taki lekki. Kiedyś to tłumaczyłem mojemu synowi i wielu jeszcze, jak się mnie pytają, to ja, jak wyszedłem do tej modlitwy, to tak bym miał dwa worki cementu na ramionach. I tak chodził z 2 godziny i ledwo, ledwo już rzekł mógł dojść i ktoś mi powiedział: rzuć to. Ja w tej modlitwie rzuciłem ten balans tych grzechów, tego wstrętnego życia, które mnie przytłaczało. I tak jakby mnie ktoś wziął i postawił pod prysznic takiej fajnej, świeżej, rzeźkiej wody, zacząłem żyć na nowo. Taki lekki. Czułem, jak ten brud ze mnie spływa, jak się czuję idealnie. I wiecie co, nie umiałem się jeszcze modlić. Jak misja odjeżdżała, pomogłem im ten sprzęt powynosić. Chodziłem do tego ośrodka w Gorzycach. Kto był, to może wie. I zacząłem się modlić swoimi słowami. Nie potrzebowałem żadnych książeczek, żadnych litanii. Mówię: Boże, jak ja ci dziękuję, że ja widzę, nie? Powiedz, że maszynista, daltonista, czy co? Nie, ja dopiero zacząłem widzieć urok w zielonych drzewach, w błękicie nieba. Zacząłem słyszeć, jak pięknie ptaki śpiewają. Wtedy mnie to nie cieszyło. Wtedy mnie cieszył tylko taki słomkowy kolor, jak był w pucharku. To mnie cieszyło. Ja nie umiałem się cieszyć górami, morzem, niczym. Niczym. Diabeł przez alkohol odebrał mi wszystko. Chwała Bogu, że mi nie odebrał żony i dzieci. Kochani, bo Bóg już daleko dalej widział, że ja przyjdę do Niego. Że przyjdę, że oddam Mu życie. Że będę Jego własnością. Kochani, 25 rok. Zacząłem z Panem Jezusem wędrówki. Nowym życiem. Bez jakiegokolwiek upadku. Jeżeli Syn Boży, Jezus Chrystus, cię wyswobodzi, prawdziwie będziesz wolnym. Powiem wam szczerze, że nie chcę wracać do tego, co było. Mimo to, że to minęło już tyle lat, ale gdzieś tam zawsze w tyle głowy
pewne sytuacje przypominają się, odzywają się, przypomina się moja bezsilność, bezradność, takie poniżenie, takie zniechęcenie i to gdzieś tam w tyle zostaje. Ja wiem, że Pan jest wierny, Pan jest wielki, Pan to zabiera, Pan to wymazuje, ale właśnie w takich sytuacjach, jak tak mąż mówił, choć to faktycznie są pewne takie sytuacje, które w momencie mi się przed oczami przedstawiają i choćby to, jak wtedy właśnie mąż po tych całych jego ekscesach przyszedł i widzę tego mojego syna wysokiego, jak stoi. I właśnie te słowa, które mąż powiedział, to zostają. W tym momencie mi się to bardzo przypomniało i tak moje serce gdzieś tam w środku płacze. Wiecie co, kochani, ja nie będę wam mówić, jak wygląda życie, gdzie alkohol zajmuje pierwsze miejsce. Jak wygląda życie żony, wygląda życie matki, jakie to jest szarpanie, jakie to jest staranie się o wszystko, o wszystkich, jakie to jest nadzorowanie, później takie wyrzuty, że może to jest moja wina, że ja jestem złą żoną, jestem złą matką, że dlatego mój mąż pije, dlatego tak się zachowuje, jak się zachowuje. To jest takie niesamowite obciążenie. Niesamowite obciążenie, z którym ja walczyłam 18 lat. Nie mogę powiedzieć, że zawsze było źle, bo też były i fajne chwile, i takie cudowne chwile. Bo mąż naprawdę był bardzo dobrym człowiekiem, był dobrym ojcem, dobrym mężem, ale nauk zrobił swoje. Nauk zrobił swoje, gdzie się on zatracił w tym wszystkim. Ja na początku próbowałam z tym walczyć, próbowałam mu pomóc wszelkimi możliwymi takimi ludzkimi sposobami, ale ja widziałam, że mój mąż pije inaczej. Że to nie jest takie okazjonalne picie, ale że to narasta, że to narasta, że to się nasila, że są krótsze okresy abstynencji, dłuższe okresy ciągów. Ja to dopiero później zrozumiałam. Próbowałam mu pomóc, starałam się wszelkimi możliwymi sposobami, płaczem, między innymi jak kobieta, groźbą, prośbą. Nic to nie dało. Nic nie dało, próbowałam, ale wszystko paliło na panewce. I tak jak mąż powiedział, ja zawsze przegrywałam. Przegrywałam jako żona, jako kobieta, jako... Nie umiałam sobie z tym poradzić i to bardzo bolało. To tak strasznie bolało, że to rozdarcie, to poniżenie, to jest tak, to był taki ból, taki nie do opisania. Ja się czułam taka gorsza, że coś jest ze mną nie tak, że mój mąż się akurat no, tak zachowuje, a nie inaczej. Tym bardziej, że widziałam sąsiadów, którzy funkcjonowali, super funkcjonowali, wyjeżdżali jakoś tak, ten szacunek, mnie tego tak strasznie brakowało, że ja nigdy nie mogę na mojego męża liczyć. Nigdy. Nigdy nie mogłam na niego liczyć i on mnie zawodził i to bolało, i to strasznie bolało. I powiem wam, że były wzloty, były i upadki i wszystko wskazywało na to, tak jak on już tu mówił, nie, że z tym antikolem, z tym wszystkim. Te dwa lata to były takie straszne. W naszym małżeństwie to były chyba najgorsze lata. To był taki wymuszony okres abstynencji, z którym on sobie w ogóle nie radził, a ja też nie dałam rady. I nastał taki dzień, że mnie było wszystko jedno. Tak jak powiedział, wyrzuciłam wszystko i rób co chcesz. Ja już po prostu nie daję rady. Ja mam dosyć tego. Nie jestem w stanie już, nie jestem w stanie i nie proś mnie o nic i ten temat musimy, jesteś dorosły, ten temat musimy zamknąć, skończyć, bo bez względu na to, jak się to skończy, czy będziemy pod mostem, nie wiem, ale po prostu to już było takie apogeum. I tak jak mówię, ja już nie będę powtarzać, zachłysnął się tą wolnością dwa dni,
No i skończyło się, jak się skończyło. Stracił swojego Boga, bo muszę powiedzieć, że jego Bogiem to była praca. To była praca. Pensja wpływała, powinna wpłynąć 1 i 15, bo kiedyś tak ta pensja wpływała. Tabun kolegów, to był jego Bóg. A żona, dom, dzieci, to było takie tło. Tło, bo inni też tak mają. I pamiętam właśnie, jak on się tak zachłysnął dziko tą wolnością, która trwała całe 2 dni. I znowu wrócił sponiewierany na kolanach, ale wtedy we mnie wszystko pękło. We mnie wszystko pękło. I to był taki moment, gdzie nie zastanawiałam się nawet, jak z tego mieszkania nas wyrzucą, gdzie będziemy, co będziemy jeść. Było mi wszystko jedno. Ja już go miałam tak serdecznie dosyć. Jeszcze wam tylko muszę tak napomknąć, choć nie chcę do tego za bardzo wracać. Wtedy, jak mąż rozbił samochód po pijanemu, przyszedł do domu taki pokiereszowany, a myśmy go ze szwagrem właśnie szukali. I jakby nie było ze mną wtedy szwagra, ja bym go zabiła. Ja widzę, jak dziś na tym stole ten nóż, na blacie kuchennym, ja ten nóż porwałam, a on spał w sypialni, zmaltretowany, pokiereszowany i dobrze, że mnie Jasiu wtedy złapał. Ja bym go zabiła. Ja nie wiem, jakby się to wszystko skończyło. I to był taki krytyczny moment w naszym małżeństwie, w moim życiu. Mówię, jest mi wszystko jedno. I pamiętam, jak on się wtedy, jak go przyprowadzili do tego domu, powiedziałam, ostatni raz ci pomogę na tej zasadzie, żebyś ty jeszcze mógł, jeżeli będziesz chciał, masz takie pragnienie, stanąć na nogi. Pamiętam, załatwiliśmy mu te gorzyce. I jak dziś jeszcze pamiętam, jak byłam u tego lekarza i on mi mówi tak, no jak tam pani Jadziu, czy bólowice, czy gorzyce? Ja mówię, doktorze, nie wiem, jest mi wszystko jedno, no to się zastanówcie. I ja tak wyszłam na zewnątrz i z Jasiem, ja mówię, Jasiu, ty nie wiem, czy do bólowic go wieziemy, czy do gorzyc go wieziemy. I później, jak ja spotkałam się z żywym Jezusem, i przeczytałam w Piśmie Świętym. Macie, daję wam błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierzycie, abyś żył ty i twoje potomstwo. W momencie mi się przypomniała ta sytuacja. Ja nie wiem, dlaczego myśmy go zawieźli do Gorzyc. Później zorientowałam się, dlaczego. Bo to był czas, kiedy do Gorzyc jeździła misja. Tak jak my teraz jeździmy. To był czas, kiedy Pan Jezus się dotknął mojego męża, kiedy zmienił wszystko, gdzie przewartościował jego myślenie, kiedy tą dobrą nowinę on przyniósł do domu. Nie powiem, że ja ją tak przyjęłam od razu. Ja go obserwowałam, bo on miał takie okresy niepicia, parę miesięcy takiej wymuszonej abstynencji. Ja go obserwowałam. Co będzie, jak będzie, wiedziałam, że będzie miał dyscyplinarne zwolnienie i też mam taki obrazek przed moimi oczami, jak przyszedł listonosz i przyniósł list. Przyniósł list polecony, to było z miesiąc chyba po odwyku, chyba tak. Ja go ten miesiąc już obserwowałam, on przestał przeklinać, śpiewał, czytał coś, mówię, no nie wiem, no. No zobaczymy, co będzie. I otwiera ten list i to był świadectwo pracy z paragrafem 52, czyli zwolnienie dyscyplinarne. I mój mąż odkłada ten list. Ja byłam święcie przekonana, że teraz się zbierze i pójdzie na miasto, bo jeszcze resztki pieniędzy miał. Święcie byłam przekonana i dałabym głowę i ja bym tą głowę w tym momencie straciła. Mój mąż odłożył ten list, klęknął i mówi, dzięki ci, Panie, żeś ty mnie tak upokorzył.
sobie możecie wyobrazić. I to było dla mnie taki jakby przełom, takie ciut inne spojrzenie, że może się jeszcze jakoś to nasze życie poukłada, nie? Taka nadzieja, mówię, Boże, może coś jeszcze, może coś jest do uratowania, no przecież jeszcze mamy ten dach nad głową, zobaczymy, jak się to poukłada. I to były takie, może i nawet to była taka moja modlitwa na początku, taka nieudolna, taka nieskładna, mówię, Boże, przecież jeszcze jakoś funkcjonujemy, jeszcze nawet ten samochód jest, coś, może coś jeszcze mamy do zrobienia, może się jeszcze zlepi ta układanka. I tak małymi kroczkami, powolutku udało się. Ja bym mogła wam na wiele takich przykładów opowiadać, ale udało się, pamiętam w ostatnim dniu, kiedy jeszcze można było przepisać mieszkanie, to mieszkanie się udało na mnie przepisać. To nie było nasze. Myśmy trafili na takich ludzi, ja wiem, że Pan pokierował tym. Mój mąż się cały czas jakoś tak modlił, taki był pogodzony ze wszystkim, przyjmował wszystko, nawet te wszystkie wezwania do prokuratury. Wiedział, że źle zrobił, wiedział, że musi za to odpowiedzieć i z taką pokorą i teraz wiem, że to było pod kierownictwem mojego Pana Jezusa Chrystusa, że nic się nie działo bez Jego woli. Nam się to tak powolutku wszystko małymi kroczkami układało. I to mieszkanie, i później mąż był na rencie parę lat. Jakoś tak zaczęło to wszystko funkcjonować i pamiętam, jak zawoziłam go do Wisły, bo dostał też zaproszenie na takie dni nowej szansy, a z racji tego, że nie miał prawa jazdy, bo jak on to zawsze mówi, że żeby się nie zniszczyło, to miał w przechowaniu na policji, to wiecie, o czym to świadczy. I ja go zawiozłam do tej Wisły, ale ja byłam w takim strasznym, takim okresie buntu, nienawiści, złości. Ja jak słyszałam alkohol, alkoholicy, to we mnie coś wstępowało. I ja pamiętam, ja zaczęłam wtedy i przeklinać, i jakbym miała pistolet, to bym chyba strzelała do tych ludzi, którzy stoją pod moim blokiem i piją w tym sklepie osiedlowym. Strasznie jakoś taki był odreagowanie takie, nie wiem jak to nawet nazwać, ale było to coś strasznego. I pamiętam, że się całą tą drogą kłóciłam z nim. Tak, po co ja tam mam jechać, po co ja tam mam wieźć, jak to ty jesteś alkoholikiem. Ja miałam takie poczucie niższości, wartości, że wydawało mi się, że jak przyjdę, że ja mam na czole napisane Jadzia, żona alkoholika. Nie umiałam sobie z tym poradzić, przewartościować tego wszystkiego, a mąż tam modlił się w tym samochodzie, śpiewał. Ja mówię, dobra, już cię tam zawiozę, ale pamiętaj, przyjadę po paru godzinach i cię odbiorę i nie namawiaj mnie, żebym ja tam weszła i cokolwiek słyszała, czy się pokazywała. Słuchajcie, to był listopad, było chyba 1,5 metra śniegu w Wiśle i 20 stopni mrozu. Ja taka nabombiona, taka naładowana, taka pełna złości, nienawiści już praktycznie do całego świata, zaparkować nie było gdzie. Ja mówię, dobra, no gdzieś tu zaparkujemy, to wejdę na chwilę, przynajmniej jakąś herbatę wypiję i się ogrzeję. I teraz wiem, że to Pan miał już plan. Ja tam weszłam, trafiłam na świadectwo, właśnie jak już Stasiu wspomniał, tego Sławka. I on opowiada, że o tych śmietnikach, o tych jego butach włoskich, przedartych, jak się mu to życie poukładało. I ja tak stanęłam i mówię, Boże, o czym ten człowiek w ogóle mówi? Przecież i później tak, skoro jemu się udało, no to przecież ja mam jeszcze co ubrać, ja mam dach nad głową, bo się nam też to poukładało, no to może jest szansa. I to był taki przełom w moim myśleniu, w moim sercu taka iskierka nastąpiła i zapaliła się, że skoro im się udało, to może i nam się uda. I zostałam tam w tej Wiśle 3 dni. Jestem Bogu wdzięczna,
za ten czas, za to miejsce, za ludzi, którzy to zorganizowali, bo ja tego potrzebowałam. Ja nie mówię, że od razu byłam jakaś taka otwarta, taka szczera. Ja coś chciałam zrobić, ale tak jakby mnie coś gdzieś trzymało. I pamiętam sytuację później już chyba po 3 kolejnych miesiącach, jak byliśmy znowu w Wiśle i było wezwanie do modlitwy, ja chciałam wyjść. Ja chciałam wyjść, ja chciałam zmiany. Ja się tak kurczowo trzymałam tego stołu, tak strasznie kurczowo, że... A w tyle miałam taki głos, no przecież ty nie jesteś taka zła, przecież tyś to w ogóle nie pijesz, nie palisz, nie to, nie to, nie tamto, toś ty w ogóle w aureole od razu do nieba powinna iść. To, co złe, to mąż, on wszystko. I podszedł do mnie taki brat i ja się tak strasznie trzymałam tego stołu i on się wtedy ze mną pomodlił i dziękuję Bogu za niego, bo ja bym chyba nie wyszła, ja bym chyba nie wyszła na ten środek. Jestem wdzięczna Bogu, mojemu Panu za każdy dzień spokojnego życia, za to, że dane mi było go poznać, skosztować, za to, że jest, że on żyje, za jego niesamowite ramiona, które nie są za krótkie. Przerabialiśmy wiele sytuacji w naszym życiu, wiele i zdrowotnych, różnych sytuacji. I on był zawsze, on się nigdy nie spaźniał. Jestem mu za każdą minutę. Nie wiem, bo nawet mąż nie powiedział. Mąż wrócił do pracy, wrócił na to stanowisko, z którego został zdegradowany. W życiu bym o tym nie pomyślała, ale to ja, to moje myślenie. Szczęśliwie dopracował do emerytury. To nie jest ludzka zasługa, to jest zasługa naszego Pana. On jest wielki, on się nie spaźnia. Powiem wam, że nie oddałabym ani jednego dnia tego życia za tamto, co było w świecie, tak bym to nazwała. Ani jednego dnia. Codziennie na kolanach mu dziękuję. Za mój dom, za moje dzieci, za moich bliskich. Cieszę się, że moja synowa poznała tą drogę, że jest z nami, że wielbi Pana. Syn też przyjedzie. I pamiętam też taką sytuację, jak przyszłam do zboru w Czechowicach i było takie hasło na samym początku: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Ja tego nie rozumiałam, nie wiedziałam, czym się to je. Dopiero po pewnym czasie zrozumiałam i to jest prawda. Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, ty i twój dom. Jest tak i amen. To są słowa nie moje, to są słowa Pana Jezusa. Myśmy tego doświadczyli. My na kolanach o moich rodziców 17 lat się modliliśmy. Wtedy, kiedy ja już odpuściłam, zwątpiłam, Pan się przyznał. Po kolei widzimy, jak w naszej rodzinie Pan porządkuje. Moja siostra, mój szwagier, który jest, moi rodzice zbawieni, kolejna siostra z całym jej domem zbawiona. To są cuda naszego Pana. Ja wam życzę Bożego pokoju, Bożego błogosławieństwa, takiego przytulenia, prowadzenia. Bóg jest wspaniałym Bogiem, on się nigdy nie spaźnia. Nawet wtedy, jak ci jest źle, wtedy, jak jesteś może tutaj samotny, może problem goni problem, nie jesteś odosobniony i nie jesteś w tym sam, nie jesteś w tym sama. Uwierz w Pana, a on wszystko dobrze uczyni. Bożego błogosławieństwa wam życzę i radości. Niech was Pan strzeże i mocno trzyma w ramionach. Amen.